Dzień dobry. Dziś nalewka na krew, tonik krwi według tradycyjnej medycyny chińskiej. Do tego biorę wino czerwone, które akurat dostałam z Francji, Bordeaux. Lepsze jest białe wino, ale bardzo dobrze może być też na czerwonym. Także już to wino przelałam tu do butelki, w której będzie się ta nalewka przetwarzać i macerować i swoje oddziaływanie tutaj do wina przekazywać. Co użyjemy do tej nalewki, do tego toniku krwi? Tonik krwi w medycynie chińskiej stosuje się przy niedoborach krwi, przy słabej anemii, przy słabych czerwonych krwinkach i wtedy stosujemy toniki krwi wzmacniające na krew. Do tego wina to jeszcze nie jest całość wlana, dlatego że będziemy różne rzeczy wkładać i ja chcę właśnie zobaczyć, jak to objętość zwiększy. Wsadzam w tej chwili cynamon. Tutaj wrzucam cynamon w laskach. Może być 6 takich dużych kawałków cynamonu, a może być też taki jak w tej chwili, może mi się uda bez lejka. To jest cynamon oczywiście sypki, sproszkowany i też go można użyć w taki sposób. Zawsze lepiej w laskach, tak? Kora cynamonu w laskach. Ona tutaj już opadła na dno. Sobie później wstrząsać. Dobrze. Następnym produktem będzie czarny sezam. Koniecznie czarny, nie biały. Czarny sezam niesamowicie wpływa na krew, na śledzione, na wzmocnienie, więc tutaj możemy sobie pozwolić na taką ilość. Sypać spokojnie ze 4 łyżki czarnego sezamu. Mi się rozsypało. Dobrze. Głównym składnikiem będzie daktyl chiński. To jest chiński daktyl, inaczej głożyna. Tutaj jest pestka. Ja wrzucę z pestką, bo bardzo ciężko ją wyjąć, a też nie przeszkadza ta pestka. Czym charakteryzuje się daktyl chiński? To jest jedno z najstarszych drzew na świecie. Pod nazwą Palma Phoenix. Rośnie w Afryce, w Meksyku, w Indiach, w Chinach i daktyl chiński ma niesamowite działanie krwiotwórcze, ale też oczyszczające krew z zakrzepów żylnych z naczyń krwionośnych. Dzięki zawartej w daktylu zawartych salicylanach jest przeciwzakrzepowe, tak? Czyli ma to działanie jak aspiryna i taka dzienna dawka, moim zdaniem to 6 daktyli dziennie to jest absolutnie wystarczająca ilość do jedzenia na sucho. Ja tutaj do nalewki użyję właśnie tę porcję, ale nie można przekraczać 15, także weźmiemy tutaj właśnie około 15 tych owoców. Co jeszcze? Daktyl chiński ma ogromne ilości potasu, magnezu, w związku z czym działa przeciwmiażdżycowo, obniża ciśnienie krwi, również wykazuje działanie przeciwnowotworowe trzustki.
I właśnie w medycynie chińskiej stosuje się go jako tonik krwi, jako wzmocnienie krwi, jako też oczyszczenie krwi, prawda? Daktyle chińskie stosuje się dla sportowców i osób wycieńczonych i wyniszczonych. Także no, też ma przeciwastmatyczne działanie na katar, na takie przeziębienia, działanie takie wykrztuśne również, więc ma bardzo, bardzo dużo PP z grupy B, witamin, tak, to są to zresztą mnóstwo witamin. To już nawet ich tutaj nie wymienię wszystkich. Także teraz użyjemy do naszej nalewki właśnie głożynę, czyli daktyl chiński. Cztery, pięć. Myślę, że wystarczy. Może jeszcze ze dwa. Dobrze. Myślę, że to wystarczy. To wszystko będzie fajnie nasiąkać. Teraz weźmiemy morwę, suszone owoce morwy białej. Ona działa też na krew, na nadszóstkę, dla cukrzyków, poprawia pracę trzustki, śledziony. To jest suszony owoc. Patrzę, czy nic nie będzie. I oczywiście do toniku lepszy byłby czarna morwa. Czarna morwa, czarny sezam. A nie biały, ale znaczy się ani biały sezam, ani biała morwa, ale biała morwa też jest bardzo, bardzo dobra, więc myślę, że tutaj też nie będzie, no czarna byłaby lepsza, tak, na krew, jeżeli na krew, to lepsza czarna, więc gdybyście się zdecydowali robić ten tonik, to kupcie sobie czarną morwę. Ja akurat nie mam w tej chwili, dlatego, ale można dostać czarną morwę, jest, na przykład jest w sklepie irańskim na Pankiewicza, jest w różnych sklepach indyjskich, jest też na internecie, a czasami nawet i w markecie widziałam też czarną morwę. I tutaj można tego wrzucić na oko. Sporo. Bo to i tak jeszcze dopełnię winem, więc to będzie duża objętość. Dlatego można tu sobie pozwolić. Dzienna dawka, tak żebyśmy jedli, to jest 6 owoców dziennie. Też nie więcej, tak żeby nie przecukrzyć, bo to jest bardzo słodkie. Więc tu no, taka porcja, też ze 4 łyżki takie stołowe. Ale tu trudno określić, bo na sztuki, no to nie wiem ile tu sztuk wrzuciłam. Natomiast na łyżki to nie bardzo, bo tak na łyżkę niewiele wejdzie, więc to po prostu taką garść. Myślę, że to spokojnie można wrzucić garść morwy. No i co jeszcze? I to wszystko. I tutaj wszystko już mamy. Teraz zaraz dopełnię winem jeszcze. Zakrywamy koreczek. Może być inna butelka, może być słój. Będzie łatwiej do słoika taki zakręcany. I taką nalewkę wstawiamy na 10 dni do lodówki. Ona sobie stoi. Można nią wstrząsnąć od czasu do czasu w ten sposób w lodóweczce. I po 10 dniach dwie łyżki do 4 łyżek, czyli to będzie gdzieś taki mały kieliszeczek wina wypić. Mały, no nie do wina czerwonego, tylko 2 do 4 łyżek dziennie to będzie jakieś 10 ml, 5, 10, 20 ml, tak?
Więc to sobie odmierzymy jakieś tam naczynko i wtedy zawsze w takie naczynko można wlać. Tyle właśnie, co miałam do powiedzenia na temat nalewki na wzmacniającą krew, toniku krwi. Tu jeszcze się dodaje chińskie zioła, ale nie chcę o tym mówić w tej chwili, ponieważ to są nieznane zioła wzmacniające krew i nie dla każdego wskazane, także, bo ta nalewka może być pita przez każdą osobę, tak? Natomiast jak się robi taką prawdziwą, jeszcze bardziej wzmacniającą krew, to się stosuje chińskie zioła, które nie we wszystkich przypadkach, nie dla każdego, więc nie jest uniwersalne, więc nie podaje tych ziół. Natomiast te możemy spokojnie. Co tu jeszcze można dodać? Można dodać rodzynki. Jeszcze można dodać rodzynki, ale to już będzie wtedy bardzo słodkie. Natomiast rodzynki też są bardzo zdrowe. Ale to też wystarczy, czyli głożyna, czyli chiński daktyl, morwa czarna, ja tu dałam białą, cynamon i czarny sezam. I wystarczy. Dziękuję bardzo, do widzenia.